przesiadamy się, można powiedzieć, bo temat tak naprawdę na dzień dzisiejszy raz jest głośny, raz bardzo cichy. Tak zwane ananasy, czyli anlasy. I powiem wam tak, ja rozumiem, że żużel jaki jest, ja bym się was zapytał albo pierwszego Kowalskiego, który z żużlem nie miał styczności, co to znaczy żużel, to by sobie wyobrażał jakiś, nie chcę tu G powiedzieć, ale na zasadzie coś takiego. I na przykład z tym przepisem, w tym całym anlasie, czego ja nie rozumiem. Przecież to nie jest tak skomplikowane, żebyśmy my dzisiaj wiedzieli. Skoro sami zawodnicy mówią, na czele z Krzysiem Buczkowskim, że są ananasy, są anlasy z kropką dla niektórych wybranych zawodników, dla innych są inne, Mitas protestuje, że w ogóle nie spełniają normy, no to ja się pytam, panowie, to gdzie jest ta prawda żużla w tym momencie? No gdzie jest? Rafał, od ciebie tym razem zacznę. I widzisz, tutaj pojawia się znowu problem, że nie każdy ma dostęp do sprzętu, do którego by chciał mieć dostęp, tak? I to jest ta sama kwestia jak z silnikami, znaczy bardzo nie. Podobne, tak? Że chcesz coś mieć, ale nie możesz, tylko tu jest troszeczkę inny powód i przyczyna tego wszystkiego. Po pierwsze, mnie bardzo zastanawia, jak to w ogóle jest, że dopuszczono nieregulaminową oponę, albo inaczej, dopuszczono ją regulaminową, a teraz ona w jakiś dziwny, magiczny sposób jest inna niż była wcześniej i nagle pojawiła się druga. To mnie bardzo zastanawia. Jak to, kurczę, jest? I później pytasz się zawodnika, jaka jest różnica między jedną a drugą oponą, to on ci mówi, że ta ma żółty pasek, a ta pomarańczowy czy jakiś inny, tak? I wymieniające odpowiedzi i może trak, może nie wiem, nie próbowałem, albo było zimno, to ona się inaczej zachowuje. Słuchajcie, ja wiem, że wszystkiego zawodnicy nie mogą powiedzieć, a jeszcze bardziej nie chcą, ale to widać, to nawet nie trzeba być mocno rozgarniętym kimś w świecie żużlowym, żeby zauważyć różnicę pomiędzy jedną a drugą oponą. Mm-hmm. Grzesiu, do ciebie pytanko, bo ja tutaj bardziej biję nie do zawodników, nie, broń Boże, oni skoro nikim tego oficjalnie nie zabronił, to przecież mogą z tego korzystać. Mm-hmm. Tylko po takiej całej aferze, jaką mieliśmy w zeszłym roku, tak? Że podczas Grand Prix nawet mogą jechać potem, nie mogą ci zawodnicy, co jechali, nagle zaczęli jechać do tyłu, można powiedzieć. W tym roku jest ciszej, ale to samo się dzieje, bo skoro sami zawodnicy mówią, że nadal jest kolosalna różnica i że te opony nadal nie są równe, ja nie widzę, żeby chodziły jakieś komisje, sprawdzały grubość tej opony, tak jak to robił Krzysiu Cegielski w zeszłym roku. Ja nie widzę, żeby to było dalej wyjaśniane. Czemu nie może być, i poruszę tu temat Rafała, to co ty powiedziałeś, tak jak jest w Formule 1, że na zasadzie PGE Ekstraliga, czy nawet, nie wiem, wszystkie ligi mogą startować na takich i takich i takich oponach i jest to napisane wyraźnie, jaka to musi być opona. Jeżeli ta opona nie spełnia tego, no to przecież nie możemy jej dopuszczać. No nie róbmy jaj, albo w ogóle, że skoro dana opona nie jest w stanie być wyprodukowana i ogólnodostępna na rynku, no to nie możemy robić tym zawodnikom, którzy nie mogą z nich korzystać, pod górkę, skoro dana jedna jest lepsza od drugiej. Grześ, wytłumacz mi to, może ty mi to lepiej wytłumaczysz. Jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. No dokładnie. No ale masz rację, bo taka jest sprawa. Bo wiemy, że to turecka firma Anlas, już ci oddaję głos, bardzo mocno jak to się mówi, słowo mi uciekło, zaangażowała się w Grand Prix w zeszłym roku. Stąd te były niesmaki, bo ja podejrzewam od razu, jeżeli była to jakaś firma krzak, która nie byłaby nic wspólnego z tym, no to by w ogóle jej nie dopuściły. To tak jak akcja z tłumikami jakiś czas temu, też polskie tłumiki nie mogły dostawać, bo to musiała być tylko ta firma, która miała podpisaną umowę z cyklem, więc no nie, ale oddaję ci, Grzesiu, głos. Po pierwsze, trzeba zauważyć jeden podstawowy fakt tym wszystkim. Firma Anlas nie produkuje tylko opon tylko dla żużla. Firma Anlas produkuje opony dla crossa, firma Anlas produkuje opony samochodowe, firma Anlas produkuje opony, nie wiem. No dobrze, nawet jakby telewizory produkowały. No dokładnie. Więc jeżeli ona potrzebuje rozgłosu i potrzebuje mieć reklamę w szybkim i skutecznym tempie, to jest w stanie poświęcić sporo, nawet pójść po kosztach, jeżeli chodzi o sam sport żużel, żeby na innym produkcie zyskać. I tutaj nawet jeżeli oni, powiedzmy, zrobią wszystko w cudzysłowie, żeby o nich było głośno
nieważne czy pozytywnie, czy negatywnie, to i tak firma, nazwa Anlas idzie w świat, tak? I typowy Kowalski, czy typowy Smith w Anglii, jak będzie chciał kupić oponę do motoru motocrossowego, zobaczy na półce sklepowej Anlas, zobaczy oponę X-Ray, zobaczy oponę Mitasa, to sobie pomyśli, kurde, o tych Anlasach coś tam gdzieś słyszałem, ale już nie pamiętam, czy to było dobre, czy nie, ale słyszałem. Dobra, to wezmę oponę Anlasa, nie? No i tak się to kręci. I tak się to kręci. I prawda różna jest taka, że Anlas potrzebuje teraz sobie wyrobić markę, potrzebuje być głośny na rynku, a czy to robi w sposób dla nas, kibiców i dla zawodników uczciwy, czy nie, to jest sprawa drugorzędna. Ale wiecie, czego mi w tym wszystkim brakuje? Komunikatu. Komunikat nie od firmy Anlas, tylko komunikatu takiego, że nie, że tu na wizji obserwujemy komentatorów, którzy się sami z tego podśmiewują, zobacz na jakich oponach jeździ, czy ma kropkę, czy nie ma, słyszymy, no to na litość boską, no nie róbcie również z nas idiotów, my chcemy wiedzieć, że wszystko odbywa się mimo wszystko fair, tak? Nie, że jedni zawodnicy mają handicap, drudzy nie mają, więc wyjdź jeden z drugim, przepraszam, bo coś mi tutaj lata, wyjdź jeden z drugim tym, którzy są w stanie powiedzieć, tak, te opony są, skoro mają certyfikat, się nadają, my już więcej tego nie sprawdzamy, nawet tyle by mi wystarczyło. Ale ja nie widzę oficjalnego komunikatu. Ale nie będziesz miał tego oficjalnego komunikatu, bo ci zawodnicy, którzy robią wyniki, to puszczają w świat też i informacje. Ja jeżdżę na oponach Anlasa, prawda? Mhm. A czy one są z kropką, czy one są bez kropki, to już jest druga inszość i to nie ma żadnego większego znaczenia. Znaczy, mi bardziej chodziło... Wiesz, o co mi chodzi? Ja wiem, masz rację. Ci, co pilnują, też mają w tym jakiś swój interes. Ja nie chcę mówić dosadnie i nie chcę mówić, o co w tym wszystkim chodzi, no ale skoro przymykają na to oczy i udają, że nie ma problemu, no to jakiś interes tym muszą mieć, no bo co? A teraz już kończąc ten temat, takim przytupem powiem nawet, Rafał. A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że tylko jeden żużlowiec ma dostęp do tych opon. A jest wtedy wyraźnie najlepszy. I przypuśćmy, niech to będzie, nie wiem, no powiedzmy Francuz. Który, wiesz, to jeszcze nikt nie wie, że to Anglik, to my, wiesz, firma BSI czy coś tam, ale jest Francuz. I nagle objeżdża wszystkich jak chce. Troszeczkę by to wyglądało jak Kuba Miśkowiak fruwający nie do końca, bo nie wiem czy zauważyliście, tak szybciutko zmienię temat, ten Kuba Miśkowiak to jest taki fenomen, że on tyle błędów popełnia i tak wygrywa. To jest niesamowite. Ale wracając już do Anlasu, to tylko takie moje spostrzeżenie. Bo on ma pod tyłkiem pędzidło. Pędzidło ma, ale to tak. Za chwilę przejdziemy sobie. Rafał, czy twoim zdaniem to troszeczkę nie jest farsa? No już to w ten sposób. Znaczy ja powiem tak, powiedziałeś Francuz, tak? Gdyby był taki jeden zawodnik, który miał coś, co pozwalałoby mu wygrać, no to przytoczę ci fantastyczny przykład Grand Prix w Auckland, w którym wygrał Martin Smoliński, który wbudował sobie fajną technologię z takim przełączniczkiem i ile razy on to zastosował? Raz. Raz wygrał i od tego momentu, jak ktoś powiedział, że już nie wolno, kończył się temat. I podejrzewam, że gdyby coś takiego zrobił Polak, Szwed, Duńczyk, wszyscy zrobiliby to samo, ale okazało się, że ktoś znalazł jeden prosty sposób jak i już się nie da. Pięknie. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. No, a ja wam powiem jeszcze inaczej, a prawda żużla też jest taka, że jak nikt nie mógł wygrać z Polakami w drużynowym Pucharze Świata, to wymyślili sobie Speedway of Nations. Tak więc, czy z Ananasami, czy bez Anlasów, czy Mitas dorówna, ciężko powiedzieć. Ja mimo wszystko, kończąc już temat Anlasów i mam nadzieję, ale wrócimy do tego. Przepraszam, ale ty masz coś do Speed of Nations? No, to jest temat na inną sprawę. Ja bardzo jestem anty, tak więc przepraszam. Będzie walka. Dobrze, ale to sobie na następny temat zostawimy. A zamykając już temat właśnie Anlasów, ja po prostu zawsze uwielbiałem żużel za to, że nie wiem, ojciec mnie zabieram za małego, była kiełbaska, ja dużo nie rozumiałem, dla mnie czerwony, niebieski to były kaski, które mam kibicować i to było piękne. A im dłużej siedzę w tym
Dobra, kociołku żużlowym, tak to nazwę, tym bardziej po prostu przestaje oglądać z pasją. Ta miłość... A co robiłeś przerwach między biegami? Latałem i na Polonii były takie poręcze co ileś sektorów i z tych poręczy zjeżdżaliśmy tak i niby, że na motorach jeździliśmy, to pamiętam. Spadłeś z nich kiedyś? No nie, pewnie tak, nie pamiętam, potem to, na płot się wspinało. Wyjaśnia. No widzisz, no i teraz dostaniesz Michę i się skończy. Miałeś atrakcję, nie? No ale słuchaj, to było, wiesz, powiem inaczej, ten żużel pachniał wtedy. Dźwięk był taki, że jak, no nie chcę, bo odcinek jest za długi, ale jak na Polonii jeździli, to wszyscy wiedzieli na drugiej stronie miasta, a to nie było 100 metrów od stadionu, że jest żużel i się dzieje. W tej chwili no, przepisy, Unia, nie Unia, eko-żużel się pojawia. Może kiedyś poruszymy temat elektronicznych. Z Kasprem Kosokiem rozmawialiśmy, miał przyjemność pojeżdżenia na takim elektronicznym motorze żużlowym. Nie wiem, czy to jeszcze można nazwać. Ale kto wie, Rafał, nie Formuła 1, Formuła 1 też idzie w E. To i może kiedyś żużel, nie wiem czy za naszych czasów, ale no ty już staro wyglądasz, to pewnie nie dociągniesz. Dzięki. Ja ci powiem, ty uwielbiałeś ten dźwięk, bo tam na Bydgoszczy naukach to echo już szło od toru do trybun. Echo to szło tylko Tomek Golob, Tomek. Ale wiesz, to podobno jak się siedziało na sektorze gości, nigdy nie byłem na sektorze gości w Bydgoszczy, to jak zawodnicy wjeżdżali w łuk, to tylko kaski widać, to prawda? Tak. Okay. Słuchaj, a kogo interesuje sektor gości? No niby tak. No, ale już powaga, wracamy. Ostatni temat, a tak naprawdę muszę sobie zerknąć moją ściągę, o czym mieliśmy porozmawiać. Ach, o to, co już Rafał delikatnie zaliczył ten temat. Tak naprawdę i to nie jest ten temat, o którym myślicie, o którym wam dzisiaj napisałem. Nie, to jeszcze nie ten temat. To jeszcze nie ten temat. Odcinek na pewno podzielimy sobie, bo faktycznie ciężko będzie wysiedzieć, chociaż myślę, że naprawdę fajnie nam tutaj się rozmawia i mam nadzieję, że wam się nie nudzi, panowie. Ale przechodząc już do następnego tematu. Ja szanuję każdych zawodników. Naprawdę uważam, że to są rycerze Speedwaya, bym ich tak nazwał. Że Cojones mają może nie większe jak moje, ale od was na pewno. Dzięki. No, zdarza się, ale do rzeczy. Wypowiedzi typu. Emil Sajfudinow, zapytany przez kamerzystę o problem z Ashleyem, odpowiada w bardzo oziębły sposób, to mało powiedziane. I teraz nagle afera z tego, bo kibicom się to nie spodobało. Ja również jestem w tej grupie, mimo wszystko. I zaraz wam, że Emila darzę szacunkiem. Nie rozumiem Michała Łopacińskiego, który stanął w obronie Emila. Bo nie rozumiem z jednego uwagi, że ja pamiętam Michała, kiedy on zaczynał. Ja pamiętam jego pierwsze wywiady z Tomkiem Golobem, gdzie Tomek nigdy do wywiadów nie był chętny. Jak Łukasz się też pocił, żeby nie zadać niewygodnego pytania. Ja te czasy pamiętam. Ja wam powiem szczerze, ja mam dość pytań. Jak pogoda wpływa na silnik? Że dzisiaj widać, że jesteś naprawdę spasowany. Czy te opady w tygodniu miały jakiś większy sens na twoją dyspozycję? Ja mam tego dosyć. Jeżeli jest coś na rzeczy i wiadomo, i ta informacja wyszła na jaw, to ja wam powiem tak, zawodnicy są takimi samymi na końcu ludźmi jak my. I dla mnie nie ma mówienia, że to nie był dobry czas. Czyli co, zapytajmy się Emila w przerwie zimowej? Kiedy jak nie teraz? Teraz ma problemy ze zdobywaniem punktów. Teraz ma problem z Ashleyem i z silnikami. Nie dostał nie wiem jak trudnego pytania. I czasami, wiesz, zawodnicy, wam powiem, też muszą wiedzieć, dla kogo to wszystko się kręci. Bo bez telewizji, bez tych pieniędzy z telewizji, bez nas kibiców, żadnego sportu nie ma. I żużla też nie będzie. Więc te 5 minut mógł nawet się pogniewać na niego, ale odpowiedzieć chociaż sensownie bardziej, nie? Nie spodobało mi się dzisiaj, i to jest najświeższa informacja, jak się przygotowywałem i mówię, co jeszcze się was zapytam? Bardzo fajnie, pozdrawiam cię Marcin serdecznie. Marcin musiał zadać dwa znakomite pytania. Fajnie, bo pociągnął za język właśnie Daniela Bluleya,
że wiemy, że on jeździ na Ashleyu, rzadko kiedy właśnie nawet takie szczegóły wychodzą, że my nie wiemy, musimy się domyślać podczas biegu, na czym jedzie, czy jakie tam logo widnieje, i zapytał się Macieja Janowskiego, też proste pytanie, pytał się Marcin Macieja, no tam na początku normalne, i potem mu zadał: słuchajcie, no macie teraz przewagę, to dość, czy będziesz testował? On się na niego spojrzał i mówi: ja jeszcze takiego nigdy pytania nie dostałem. Mi ręce opadły. No, no, no to nie dostałeś, ale teraz dostałeś, no normalne pytanie, no przecież kurczę, no czy to jest jakieś pytanie, nie wiem, czy byłeś wczoraj narąbany czy coś, żeby, nie wiem, się krzywo spojrzeć? No chyba nie. Pytanie jest do was, czy troszeczkę zawodników te media przez te wszystkie lata tymi pytaniami takimi podstawowymi, bym to nazwał, nie rozpieścili po prostu i zawodnicy nie są gotowi na takie pytania? Grzesiu, pierwszy ty. I czy ci się to podoba? Uważam, że... Dobra, pojadę z grubej rury, jak już... No, prawda żużla. Zadanie pytania zawodnikowi, czy on dzisiaj podczas meczu coś testuje, uważam, że zapytanie nie na miejscu, bo to od razu dyskryminuje jego podejście zawodowca do tego sportu. No, on musi traktować każde spotkanie jako te najważniejsze, bez względu na to, czy jadą o Mistrzostwo Polski, czy jadą o walkę, czy walczą o PO, czy walczą o utrzymanie, czy walczą po prostu między sobą, to każdy wyścig jest dla niej, powinien być dla nich tym najważniejszy. I zadawanie pytania zawodnikowi, czy on dzisiaj coś testuje, bo akurat jadą ze słabszym zawodnikiem, jest nie na miejscu. No... Ja tylko chcę postawić przecinek, Grzesiu, bo nie wiem, czy się zrozumieliśmy. Mi nie chodzi o to, o treść pytania, tylko czy my już nie możemy zadać nawet pytania takiego. Bo to nawet nie chodzi, czy nie na miejscu. To też nie jest chyba na tyle straszne pytanie. Ja rozumiem, za cały profesjonalizm, to skoro nawet jeżeli było to nie na miejscu i by się zdziwił bardzo, to czy nie lepiej odpowiedzieć tak jak ty, że no przepraszam, ja jestem profesjonalistą, a pan się mnie tutaj pyta, czy ja mam zamiar coś tutaj testować? No taką odpowiedź bym oczekiwał, nie? A nie, że o, takiego pytania to ja nigdy nie dostałem, no. Tak, panowie, powiem szczerze, że jestem w szoku po tym, co przed chwilą usłyszałem. Słuchajcie, sytuacja meczowa, prowadzisz 27 czy tam 8 punktami. Co stoi na przeszkodzie, żebyś sprawdził drugi silnik? No kiedy masz to zrobić? Na treningu? Nie, w warunkach meczowych z zawodnikami, z którymi się nie ścigasz na co dzień, chyba jest moim zdaniem lepiej. To wcale moim zdaniem nie wpływa na jego, na profesjonalizm, czy też brak tego profesjonalizmu, bo no, gdzieś to musisz, kurczę, sprawdzić, tak? Ale od tego są treningi, od tego są sparring mecze. No. Jasne, że tak, tylko ile my tych sparring meczów i treningów mieliśmy w ostatnich 2 tygodniach? Ile meczy było przełożonych? Ja wiem, że teraz akurat jest pogoda w miarę w porządku, ale zawodnikowi płacisz za punkty. Kiedy mecz jest już wygrany, no to chyba... Nie ma to różnicy, czy zawodnik spoko, zrobi 15 punktów, czy 7, bo akurat... Ale o to chodzi, to mi się podoba, każdy ma swoją prawdę. Tak, każdy ma swoją prawdę. Ale właśnie o to... Ale wiesz, no zaczęła się Liga Szwedzka, Liga Angielska, no akurat w Lidze Angielskiej to zbyt wielu Polaków nie mamy, ale wiemy już od dawien dawna, że Polacy do Ligi Szwedzkiej czy Duńskiej podchodzą właśnie testowo, bardzo testowo. Ja osobiście znam opinię kilku prezesów, tłumacząc już na polskie, przedstawiając na polskie klubów w Szwecji czy z Danii, że no, opinia o Polakach jest taka, że o dobra, przyjechaliśmy sobie potestować nowe jednostki i dobra, one nie sprawdziły się w Szwecji, to jak się nie sprawdziły w Szwecji, to w Polsce nie ma co na nich startować. I... Okej. Okay. No, wiesz, chodzi mi po prostu tak, bo uciekacie mi tak troszeczkę od całego sensu. O dany moment, w którym powiedzmy zaczynasz sobie coś tam testować i sprawdzać, nie? Że nie mówię, że od pierwszego wyścigu, że a dzisiaj to, bo my jedziemy z jakimiś tam teoretycznie słabszymi przeciwnikami, to sobie zobaczę. Nie, ja mówię o momencie, w którym prowadzisz bardzo dużą przewagą i wiesz, że ten mecz wygrasz. Niezależnie od tego, czy ty za chwilę dokręcisz ten komplet do końca, czy będziesz 4 razy ostatni. Okej, okay, tak? Panowie, a podejście takie, jak mówisz, że w Szwecji, tylko i wyłącznie po to, żeby testować, no to jest nie w porządku.
porządku. Okay. Też jestem zgodny. Okej, okay, tak, tak, fajnie. Remis po stronie Rafała bliżej mi na początku wypowiedzi. Grzesiu, wybroniłeś się Szwecją, jest remis. Ale dobrze, do sedna. No no Grzesiu, no Grzesiu, mieliśmy tutaj każdy swoją prawdę przedstawić, więc ja szanuję i wasze zdanie. Żart jak to był, no. Wiem. Wracając do tego, o co no pytałeś patrz. W ogóle. No właśnie. Wiem, co pytałeś, że to się zacznę wypowiadać. Czy my nie przyzwyczailiśmy zawodników? No pewnie, że ich przyzwyczailiśmy. I ja też troszeczkę stanę w obronie Emila, bo jednak mógł się zirytować. No jednak nie poszło mu, co nie świadczy o tym, że powinien odpowiedzieć w taki sposób, w jaki odpowiedział, to po pierwsze. Po drugie, zawodnicy moim zdaniem są głaskani, bo reporterzy pytają ich cały czas o to samo i faktycznie, kiedy pojawia się trudniejsze pytanie, to wychodzi Maciej Janowski, robi oczy i nie wie, co zrobić. Nie? To jest prawda. Co jeszcze na ten temat chciałem powiedzieć, tylko mi teraz uciekło, bo... Bo się rozgadaliście! Bo się rozgadaliśmy właśnie z Grzesiem. Coś jeszcze miałem. Dobra, nie, oddaję wam głos, pewnie mi się zaraz przypomni. Grześ, czy nie uważasz, że ten palec za głęboko nie siedzi po prostu? Wiesz co, jakość pytania zależy od tego, kto je zadaje. I jeżeli ktoś, wiesz, już jest na tyle doświadczonym reporterem czy dziennikarzem i wchodzi do parkingu maszyn i już ma jakiś tam swój schemat pytań, które powtarza praktycznie do każdego zawodnika. Ja nie chcę to sypać nazwiskami, bo to nie o to chodzi, ale ja widząc jednego reportera w parkingu maszyn, to ja znam jego zestaw pytań i ja mogę sobie głos wyłączyć. Tak. I ja wiem, o co on go spyta, więc pytanie jest, musimy sobie zadać jedno. Czy ci dziennikarze, którzy zadają i rozmawiają z zawodnikami podczas meczu, czy oni oglądają mecz, czy oni są tam w pracy i tylko interesuje ich to, żeby zrobić, co do nich należy. Bo oglądając mecz i interesując się tym, co się na torze dzieje, to można zadać multum pytań, które nie wpływa, nie za bardzo siada na, jakby to powiedzieć, w sferę indywidualną zawodnika, a na przykład tyczy się konkretnej sytuacji, bo ja rozumiem, że zawodnik nie chce rozmawiać, jeżeli mu coś nie poszło w biegu, jest wkurzony, musi się skoncentrować, musi znaleźć rozwiązanie problemu i tak dalej, ale z drugiej strony też i reporter musi widzieć to, co się na torze dzieje, bo wiesz, podchodzisz i zadajesz jedno i te same pytania, nie, to jest... A czy to nie jest czas, żeby troszeczkę to zacząć zmieniać, panowie? Czy jest za późno? Czy po prostu będziemy, Rafał, czy będziemy cały czas oglądać to samo? Że zawodnicy faktycznie to, co ty powiedziałeś, to, co ja właśnie się cię zapytałem, czy się po prostu nie przyzwyczaili? Tak, oni się przyzwyczaili, ale czy nie warto troszeczkę mimo wszystko pokazywać im, że jeżeli dana sytuacja tyczy się jego... I tutaj trzeba to zaznaczyć, jego życia sportowego, jego kariery sportowej, nie życia prywatnego, jak to było w przyszłości a propos Maxa Drabika, to zostawmy, za to się niech nie biorą, nie dotykają, to są inne tematy, wtedy na miejscu zawodnika można wiele im powiedzieć, im fakola pokazać, cokolwiek. Rafał, tylko właśnie, czy my w końcu nie chcemy po prostu, no ja osobiście powiem, mówię za siebie, moja prawda żużla jest taka, że faktycznie wywiady ja mogę mieć na wyciszonym telewizorze, bo ja wiem, co tam się dzieje. A skoro telewizja rozdaje karty, bo to ona ma moc, to ona to trzyma w ryzach, to ona to opakowuje, no to kurczę, to co ty podkreślasz, nie może to wyglądać jak w NBA? No wiesz, też stając delikatnie w obronie reporterów, pole manewru jest troszeczkę w pewien sposób ograniczone do sytuacji meczowych. No tak, zapytasz o bieg, w którym doszło do takiej i takiej sytuacji, pogadasz z tym zawodnikiem chwilę, ale no później o co masz tego faceta zapytać, nie? To też trzeba troszeczkę wziąć ich w obronę, że nie wszyscy są w stanie jakby dość kreatywnie do tego podejść. Mm-hmm. Dobra, ale to jest druga sprawa jest taka, że ty będąc dziennikarzem i pracując w telewizji powiedzmy X, o nazwie X, i pracując w parkingu, ty dostajesz na słuchawkę cały czas, ty musisz zrobić wywiad, ty musisz kogoś przyciągnąć do telewizora, ty musisz coś zrobić, ale jak się w meczu nic nie dzieje i naprawdę nie masz o co zapytać tego zawodnika,
a z drugiej strony musisz wykonać swoją robotę, no to też jesteś tak między młotem a kowadłem, tak? Dokładnie o to mi chodzi, no bo trochę głupio by było, gdy bierzesz zawodnika X i pytasz go, a w zasadzie to twoja babcia robi dalej tak fajne mielone? No, co to jest za pytanie? No musisz się trzymać w pewnych ramach. A zdarzają się takie, co jadłeś wiesz, przed spotkaniem? Tak, tylko że to jest wszystko w konkretnych ramach, wiesz, chodzi mi o pytanie odklejone totalnie od rzeczywistości, w której się znajdujemy podczas danego wywiadu. Więc mnie te seryjne pytania z jednej strony trochę też nie dziwią i to, że to się cały czas powtarza. Musimy również pamiętać, że ugłaskaliśmy tych zawodników na tyle, że tak jak właśnie powiedziałeś, oni zaczynają być w szoku, że dostają inne pytanie i nie wiedzą, co mają na dany temat powiedzieć. I też my musimy po prostu pamiętać, że to też są ludzie i oni też mają emocje i też reagują w pewne sposoby. Tak, zgadza się. To nie są roboty, które zawsze będą, wiesz, przygotowane. Dobra, ale ja mam też muszę stanąć w obronie zawodników teraz, bo właśnie to powiedziałem. Tak, tylko że zawodnicy też są traktowani w polskiej lidze jak maszynka do zdobywania punktów, maszynka do reklamy sponsora głównego klubu i w ogóle. I im się odbiera pola na reklamę na kewlarach, im się odbiera miejsce na obszyciach motorów, tylko dlatego, bo podpisałeś z nami kontrakt, bo musisz się do tego zobowiązać, a tak naprawdę zawodnicy też mają swoich sponsorów i jeżeli jest jakiś gruby działacz, który chciałby wesprzeć tego zawodnika i mówi, dobra, dam ci powiedzmy bańkę za cały sezon, ale musisz mi wywalić, kurde, moje logo na sercu, prawda? On mi mówi, sorry, kurde, z klubem mam umowę podpisaną, na sercu nie mogę cię wywalić, mogę cię wywalić na pagonie, powiedzmy, prawda? Więc on mówi, a to wiesz co, za pagon to ja dziękuję, bo za pagon to ja mogę zapłacić czy 1/3 z tego. No dobra, to ja nie chcę. Nie? No i taka jest gadka. No. Wiesz co, Grzesiu, ja bym akurat finansów tutaj za bardzo też nie ruszał, no bo co jak co, ale akurat w polskiej lidze to zarabiają naprawdę porządne pieniądze i wydaje mi się, że nie byłoby mowy, tak jak pandemia się zaczęła, przecież no polska liga od razu powiedziała, tu możecie jeździć i tylko tu, no i co, i zawodnicy grzecznie rezygnowali jeden za drugim z innych lig, bo wiedzieli, że to tu jest oziarko, które trzeba podnieść, ale zjechaliśmy już z tematu. To fakt. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że też zawodnicy mają prawo być trochę zirytowani przez regulaminy, które dotyczą w tym momencie w parku maszyn i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym. Ekran, który nie przekracza jakiejś tam ilości cali tutaj, że musisz przyjść do wywiadu, że kamera za tobą chodzi i nie bardzo możesz się zachować, bo dostaniesz 20 tysięcy kary, jak się wkurzysz i napiszesz dziennikarzowi, że jest głupi. I wiesz, nie dziwi mnie to w pewnym momencie już, że takie rzeczy się dzieją. I tu postawię kropkę. Pozwolicie, że postawię kropkę, bo tutaj tak naprawdę w tym temacie to można szukać prawdy, jak ja to zawsze powtarzam, medal ma dwie strony. I tutaj kolejna prośba, widzowie, napiszcie wasze zdanie, kim są dla was zawodnicy, czy idolami za podwójnym, czy tam potrójnym, pancernym szkłem, czy mimo wszystko ludźmi normalnymi, takimi z krwi i kości jak my, tyle że profesjonalnymi sportowcami. Okej, moi kochani, przechodzimy do ostatniego tematu. Mam nadzieję, że nie śpimy, panowie. Halo, halo, ręce, pełna motywacja, nie? Co tu za ziewanie? Ostatni temat, świeżutki, jeszcze normalnie, aż ciepły w rączkach go trzymam. Pam, para, pam, para, pam. Zgadnijcie, gdzie mamy Grand Prix w tym roku w Polsce? W Szczecinie. Tak, niedaleko tego. W Tarnowie. No, w Tarnowie, no. Na siedziskach. I na super nowoczesnym stadionie. Dzisiejsza wiadomość dnia była oczywiście taka, że to Lublin będzie organizował w tym roku pierwszy raz w historii Grand Prix. I teraz, żebym nie został źle zrozumiany. Ja nie mam żadnych pretensji, gdzie ten turniej się odbędzie, poza tym, że nie odbył się na Narodowym, gdzie powinno być jego miejsce, skoro już obostrzenia przecież są takie, że widzimy, co jest na stadionach, 25%, ja chyba jeszcze, ja z matematyki byłem kiepski, ale jednak, kurde, w tym telewizorze to ja jednak potrafię tam ich szybko jakoś te 20% wyciągnąć, no i nie wiem, kto tam liczy na tych bramkach. Dobra, to jest jeden temat. Drugi temat, właśnie wracając już do tego Lublina, fajnie, że dostał, bo tu już nie mówię, to jest, jakby to powiedzieć, dobra, powiem z grubej rury, nie będę obwijał. To jest ostatni sezon BSI
jako promotora cyklu, tak? Jako rządzący. Za rok wchodzi firma Discovery. Czy to... No i powiem prosto. Grześ, Rafał, czy to po prostu nie jest kto dał więcej? Chyba nie. Też mi się wydaje, że nie. Łudzicie się? Bo ja się nie łudzę. Nie chodzi o łudzenie się. Po prostu BSI jest w tym momencie w takim punkcie, że nie za bardzo ma w czym wybierać. Zgłosił się Lublin, Gorzów. No ale, jaki ma wybór w Polsce tak naprawdę BSI? No ja bym ci z pięć tak z buta wymienił. To co najmniej, łącznie z Bydgoszczą. Bydgoszcz, Lublin, Gorzów, Toruń na pewno, Leszno, nie wiem, no... Jeszcze byśmy pewnie, gdzie, z czego nie wymieniłem? Częstochowa. Leszno nie chce. Łódź, Częstochowa, co myślisz, że prezes Świącik nie chciał? Nie, ale jeszcze raz. Ja jeszcze raz się pytam z ciebie, Adaś, czy są miasta, które są zainteresowane, żeby mieć Grand Prix? No Bydgoszcz na pewno. Tak? Stadzik na to, żeby włożyć wtedy, nie wiem, 2,5 czy milion. Właśnie, zobacz jak fajnie teraz cię złapałem, mogę delikatnie powiedzieć. Dopiero co powiedziałem, czy nie chodziło, kto da więcej. A ty mówisz, i teraz mi rzucasz cenę 2,5-3, no ktoś nie, gdzieś nie, bo musiał... tutaj twoje pytanie sugeruje, że mogła być licytacja. No, że, a wy mówicie, że nie. To ja dam 5, a ktoś przyjdzie, a ja dam 7. Nie, to po prostu była cena i kto się zgłosił, ten to dostał. Tak to mogło wyglądać. No, skoro Gorzów chciał i dzisiaj oficjalnie prezes Grzyb pisze, że te budowane relacje przez lata za przeproszeniem G dają, można sobie wziąć i podetrzeć się, no to chyba też miał coś na rzeczy, tak? No przecież... No wytłumaczcie mi wtedy to. Ja się was pytam, ja wam powiem na końcu moje zdanie, moją prawdę. Grześ. Nie no, uważam, że parcie na to, żeby Grand Prix było w Lublinie, to już było dwóch czy trzech lat. A to, że się udało teraz, powiedzmy, że BSI powiedziało, dobra, chcemy tyle i tyle, jeżeli dacie, to macie, nie? No i Lublin dał, zwłaszcza, że jak wiemy, tam ci, co nie powinni się w sporcie mieszać, to się zamieszali i się pokazali, swoje nazwisko było pokazane w tym Lublinie. Gorzów Kopolski starał się o Grand Prix z tego względu, że tam jest Bartek i Bartek, nie ukrywam, że ma potężną szansę, żeby być teraz trzykrotnym mistrzem świata trzeci raz z rzędu. I chyba o to bardziej chodziło. Okej, okay, bo jak... widzę, że się delikatnie chyba gryziesz w język, Grzesiu, to do Rafała sobie szybko przejdziemy. Słuchaj, twoja prawda żużla, ja powiem ci w takim razie, bo widzę, że wy jesteście na nie, a myślałem, że właśnie chcecie się tutaj rozwinąć ten temat, a wy tak delikatnie, szybko go chcecie zamknąć, więc zapytam się ciebie, Rafał, z innej beczki. Przecież nie od dziś wiemy, że w normalnych latach, no to miasta, które chciały organizować, w tym Bydgoszcz, a byłem na miejscu, wiem jaka była zażarta walka innych miast, bo ten stadion wyglądał jak wyglądał przez lata, a inne się już budowały. Jaka kapucha szła na stół, panowie? No nie oszukujmy się. To nie było tak, że była stawka i kto pierwszy się zgłosi, to wy jako pierwsi. Nie, tak to nigdy nie wyglądało i możemy sobie tutaj mówić farmazony, ale no nie po to jest prawda żużla, żebyśmy sobie uśmiechali się. No właśnie... Właśnie dlatego mówię, że dawniej to była licytacja, w obecnych czasach, o czasach, kiedy kluby naprawdę mają problem z zawiązaniem swojego budżetu i nawet urzędy miasta mają problemy z zamknięciem budżetu, licytacja nie wchodzi w rachubę. Skoro Gorzów, powiedzmy, liczył na to, że przez wzgląd na długoletnią współpracę dla nich cena za zorganizowanie Grand Prix będzie bardziej atrakcyjna niż dla Lublina, no to się przejechali na tym. BSI chce w tym roku, znaczy no inaczej, dla mnie BSI od dwóch lat to powinno już dawno zrezygnować z zajmowania się żużlem i gdybym miał takie możliwości, gdybym miał takie sposobności, to bym ich wywiózł na taczkach na Grenlandię, bo to, co oni robią
bo to, co oni robią z Żużlem, to była pomsta do nieba. To nie jest żadna promocja Żużla, to jest tylko i wyłącznie pchanie kasy do swojej kieszeni i nic więcej. No ale to, że jest w Lublinie... Kinie w Lublinie, kochaj mnie! Dobra, ale już Grzesiu, wiem, bo chcę do milszej części przejść, ale oddać trzeba głos Rafałowi, bo Rafał się w końcu nie wypowiedział. Rafał oddaje. Znaczy, ja nie mam z tym problemu, jeżeli Lublin było na to stać, to zorganizowali sobie. Nie, ale sobie nie, znowuż nie, moment Rafał, moment. Ja nie powiedziałem, że to jest coś złego. Ja się ja wiem, ja to dokładnie potwierdzam. Bo zaraz wiecie, co tu będzie, nie? Nie, bardzo dobrze. Super, że w końcu mamy nowe miasto, które może zorganizować to Grand Prix i że to nie są cały czas te same ośrodki żużlowe, które robiły to przed laty. Ja się bardzo cieszę. Nie mam totalnie z tym żadnego problemu. Jeżeli przyszedł ktoś, kto miał na to pieniądze, wyłożył te pieniądze, elegancko, fajnie. Super. No to teraz, żeby nie było tak ponuro w tym naszym, bo dla mnie naprawdę, uwierzcie mi. Ponuro? My tu się raz się pozabijamy, a ty mówisz, że... Słuchaj, Pepsi mi się skończyła i mam strasznie sucho już w gardle, aczkolwiek. Więc musimy kończyć. Nie, jeszcze trzeba dokończyć, bo to nie możemy zakończyć, trzeba zakończyć optymistycznie, panowie. I powiem wam tak, piramidka. Tak więc, drodzy widzowie, nie, no żartuję. Przepraszam. Naprawdę mam strasznie sucho. Firma Discovery. Jak wyobrażacie sobie w ogóle ich podejście do sportu? Jak wiecie, Grand Prix ma być też w Eurosporcie. Ogólnodostępny, nie? Nie tak, że tylko będzie zamknięta w Canal Plus. Ma to iść. No to już jest jakaś większa promocja, bo Eurosport jest w tylu krajach. Ja nie mówię tutaj, wiesz, żeby gdzieś znowu, nie wiem, wyjeżdżać z całym szacunkiem, ale Argentyna czy gdzieś aż tak daleko szukać. Ja bym naprawdę umocnił pozycję żużla w Europie, odbudował te niektóre, Szwecja, Anglia, żeby to jakoś fajnie znowu już była ta rywalizacja. Czy Discovery... Czy wy myślicie, że... Kurde, nie wiem jak zadać wam to pytanie. Rafał, chcę do ciebie zadać... Czy ma pomysł na to? To jest takie pytanie, bo nie wiemy, jaki ma pomysł. Ale z ich możliwościami, a przede wszystkim finansami, są w stanie coś dobrego nam zaprezentować? Coś innego, ale dobrego i lepszego? Choćby sam fakt, że będzie można to oglądać na całym świecie i żużel będzie dyscypliną troszeczkę mniej niszową i moim zdaniem jest to szansa na rozwój tej dyscypliny, bo nagle gość gdzieś sobie to zobaczy, na przykład będąc z żużlowego kraju, nie wiedząc czym jest żużel, patrz w Anglii, mieszkasz Adam w Anglii, ja mieszkam w Anglii, ty Grzesiu też i wiecie ile ludzi ma tutaj świadomość na temat tego sportu, niewiele. A może się okazać, że właśnie w takiej tutaj Anglii, czy gdzieś w Szwecji, czy Danii nagle ludzie się troszeczkę więcej tym zainteresują. Nie zgadza się do końca z tobą, Adam, że powinniśmy umacać pozycję żużla w Europie, ponieważ cykl Grand Prix wyłania indywidualnego mistrza świata. Więc Argentyna również powinna mieć swój turniej, tak jak miała go Australia, jak miała go Nowa Zelandia. Jestem kibicem turniejów w Stanach Zjednoczonych, bo również z tych krajów mamy zawodników, ale to tak nawiasem mówiąc. Faktycznie ciężko stwierdzić, jaki pomysł będzie miał podmiot Discovery na to wszystko, natomiast widząc, co robiło BSI, jestem gorącym i wielkim kibicem tego, aby naprawdę ktoś w końcu zrobił coś lepszego niż do tej pory było zrobione i mam nadzieję, że tak się wydarzy. Dobrze, a to teraz zadam moje ulubione pytanie i moją teorię. Grzesiu, wyobraź sobie taką sytuację, Discovery wchodzi do żużla i rzuca taką kapustą, że i mówi w ten sposób. Chcemy odwrócić żużel o 365 stopni. Czyli bierzemy 20 najlepszych zawodników świata i jeździcie tylko Grand Prix. Ligi nie ma. My jeździmy cały rok od właśnie tak jak Rafał powiedział, Argentyna, Sydney, nie wiem, 25 rund, 30. Dlaczego sobie nie wyobrażasz? No zaraz kiwacie. Jedno słowo. Nie. To jest krok w stronę pójścia w Formułę 1. No tak. Takie coś. Dobrze, mów dalej proszę. Grzesiu, dlaczego nie? Nie, my musimy... Nie znaleźliby zawodników? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo ja wiem, że ten świat żużla cały czas się kręci wokół lig i to BSI i cały ten Grand Prix. To mimo wszystko było jakiś tam dodatek do tego, co się dzieje. Aczkolwiek
Myślę, że taki Maciej Janowski, taki Piotr Pawlicki, Artiom Łaguta czy Emil Sarkudinow, gdyby się zdecydowali na odejście i jeżdżenie tylko w Mistrzostwach Świata, to oni by stracili to poparcie kibiców, które mają do tej pory. A moim zdaniem chyba to jest najważniejsze, żeby jednak mieć poczucie tego, że się jest jakiejś tam społeczności, która ci kibicuje, bo umówmy się, no Rosja żużlem tradycyjnym to raczej nie żyje. Polska, no dobra, element póki co światowy. Jeżeli chodzi o Anglię, to oni, Anglia żyje piłką nożną. I co? I kto temu żużlowi będzie tak naprawdę kibicował? To ja, to Rafał, powiem i w takim razie jeszcze inaczej. To co powiedziałem. To jest przewrócenie żużla o 360 stopni. Czyli wracamy do punktu wyjścia. O 180 odwracasz go do góry nogami. Dobrze, no faktycznie. O 180, przepraszam. Widać, że byłeś słaby z matematyki i te 25%. To już ci nie wierzę, że to nie było. Słyszycie kozaczka? No i już wierzę, wystąpił pierwszy i ostatni raz. W ogóle mało mówi, ale w każdym razie wracam już do ciebie. I pytanko w takim razie takie. A co jakby zrobić co 4 lata taki sezon? Jak w piłce nożnej były. Mistrzostwa Świata. Co 4 lata. I lecimy wtedy. 25 turniej albo i 30. Raz na 4 lata. Wyciągamy 16 najlepszych zawodników świata. Mimo wszystko zbyt hardkorowa sytuacja ze względu na to, że wtedy musiałby na rok stanąć sezon, a nie pozwoliłby sobie na to klubem żadnej. Ale jak musiał? 16 zawodników sezon by musiał stanąć? No to, ale też masz nie możesz 4 powiedzieć lata, klubowi, żeby się przygotować. Zobacz, jaka fajna atrakcja. Muszę was tak w ten sposób pociągnąć. Ale wiesz, pod uwagę to, że teraz rok temu podczas pandemii, gdzie cały sport stanął dosłownie na zero, to Liga Polska tak na siłę pojechała. No, bez, nie patrząc na to, czy są pieniądze, czy nie ma pieniędzy, żeby ją objechać, to i tak pojechali, więc uważam, że nie, to... No, nawet myślałem, gdyby to że miał chociaż być jednego super, będę miał plusa. Gdyby miał być to jakiś, nie wiem, super hardkorowy krok na przyszłość, to i tak to nie widzę tego. Za długo chyba w tym siedzę, żeby... Znaczy, to jest prawdopodobne, ale bardzo mało prawdopodobne. W sensie, jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, ale wiem, że to jest bardzo mało prawdopodobne. To ja właśnie chciałem... Słuchajcie, a wiecie dlaczego na koniec tak wam zadałem takie pytanko właśnie? Z uwagi na to, że to, co powiedzieliśmy na początku. Ten żużel to moje serducho do naszego ligowego speedwaya. Coraz wolniej mi bije, muszę wam powiedzieć. I ja już Matiemu to ostatnio tłumaczyłem, że ja wzruszam się na Grand Prix, wzruszam się jak Mazurek leci, wzruszam się tam. Tam jest cała moc. Ligowy speedway to jest mimo wszystko cały czas, nie chcę powiedzieć, albo powiem po prostu żużel. To jest po prostu żużel. I tyle co wiemy i to jest po prostu czasami za dużo i wolę wtedy po prostu odpalić, tak jak mówimy, Formułę 1, zresztą teraz leci jakieś, nie na żywo, ale coś tutaj leci z Formuły 1 i też po prostu się wyłączyć, jeżeli Bartek wygra, zaśpiewać sobie razem głośno przy piwku czy przy czymś mocniejszym z Mazurka, coś pięknego, serce się wtedy raduje, ja jestem wzruszony i nie martwię się. Ja wiem, że to było pewnie niemożliwe, tak jak tutaj powiedzieliście, żeby takie coś miało, ale z kolei niemożliwe w żużlu, panowie, tak, nie istnieje. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Wolne wnioski, Rafale? Jest dużo tematów, o których moglibyśmy rozmawiać i jedyny wniosek, jaki mam tutaj, że było za mało czasu, pomimo tego, że i tak długo rozmawialiśmy, bo jednak nie byliśmy w stanie powiedzieć wszystkiego, to przynajmniej ja nie byłem w stanie powiedzieć wszystkiego, bo od razu żeśmy uciekali w różne inne strony, ale tak wygląda rozmowa i to mnie akurat bardzo, bardzo cieszy. Dobrze, Rafał, mam nadzieję, że ci się podobało. Pewnie, że tak. Ale następnym razem nie przyjdę, bo ten, plany mam już, nie? Tak, Grzesiu, tobie chciałbym podziękować tak naprawdę, bo nie wiem, drodzy widzowie, czy wiecie, ale tak, to Grzesiu w sumie wpadł na taki pomysł, tak. Może po części mu tam troszeczkę pomogłem w tym. Nie zwalaj winę na mnie teraz. Nie, ja biorę wszystko na klatę, Grzesiu. Wszystko na mój kosz, jak przede wszystkim, zanim zaczęliśmy nagrywać, chłopaki, co wam powiedziałem?
Jak macie się gryźć w język, to nie nagrywajmy tego. I było na moje... Że gadamy za darmo tyle czasu? Ach, to ja mam jeszcze wam zapłacić. Boże. Boże, coś przerywa, panowie, nie słyszę. Zapraszasz gościa i mu nie płacisz. Nie, panowie, pół żartem, pół serio. Grzesiu, mam nadzieję, że się podobało. O takie coś ci chodziło, o taki właśnie format? Nie, spoko, naprawdę, no uważam, że, znaczy, no ja czuję niedosyt, bo się nie wygadałem w ogóle, zwłaszcza na temat Tarnowa, ale dobra, niech ci będzie. 20 ponad minut chyba na temat Tarnowa. Słuchaj, no... Doceń, że ja się prawie w ogóle nie odzywałem wtedy. Grzesiu, tak to musi po prostu wyglądać, jeszcze na pewno przy okazji nie, żartuję, będziemy nieraz poruszać. To są żarty oczywiście, nie, tak na poważnie, to cieszę się, że taki program powstał, bo... Dookoła cały czas tylko wszyscy wszystkiemu przyklaskują, wszyscy tylko aha, jest pięknie, cudownie, pompujemy balonik, a tak naprawdę tak nie jest i trzeba o tym mówić, o jasno, otwarcie, żeby kibice też nie żyli świadomości, że ten żużel jest kudynowany do rany przyłóż, no, bo nie jest do rany przyłóż i tyle w temacie. Dokładnie. Tak więc, byli dzisiaj ze mną popularna Magda Gessler. Nie ma dzisiaj tej czerwonej szmaty. Tak więc, dzięki Rafał... Ma? Jest czerwona szmata, nie na głowie. Rafał, dzięki serdeczne i pamiętajcie jeszcze zanim... A bo dobra, pierwszy się pożegnaj. Dzięki. I był z nami oczywiście Grzesiu Starzec, nasz stały już teraz bywalec, można powiedzieć. Grzesiu, jest moc, widzę, jest siła, tak więc wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie za program, dziękuję za wysłuchanie, za oglądanie. To ja tylko przypomnę, że następny to już nie odcinek, a live z wami. Tak, drodzy widzowie, to wy z nami będziecie robić prawdę żużla. Tak więc zapraszam serdecznie, żebyście dzwonili, przedstawili swoją opinię. Zawsze będziemy wybierać 3-4, no widać nie ma co więcej tematów, bo po prostu czasu by nam nie starczyło. Szczegóły jeszcze wszystkie będą pewnie na naszych kontach, Instagramach, Facebookach i innych takich rzeczach. Ja dziękuję nisko, kłaniam się, nie jestem Gabriel Waliszko, Adam zakręcony w lewo, Żuwik, do usłyszenia, pozdrówka, cześć!